Najważniejszą kompetencją, jaką możemy posiąść na ścieżce naszej kariery zawodowej, jest sprzedaż. Sprzedaż jest tak naprawdę najważniejsza w biznesie. Nieważne, czym się zajmujesz, czy jesteś świetnym architektem, malarzem, konstruktorem, jakimś mechanikiem samochodowym, jeżeli nikt się o tobie tak naprawdę nie dowie, nikogo nie obchodzisz. Zapamiętaj to. Ty nikogo nie obchodzisz do momentu, aż ta osoba dowie się, że w ogóle istniejesz i że masz jakieś usługi. Moim głównym celem jako przedsiębiorcy, jako osoby, która prowadzi agencję social media, jest pomóc tym mikroprzedsiębiorcom, tym najmniejszym, którzy mają niskie budżety reklamowe, nie są w stanie przeznaczyć dużych nakładów pieniędzy na marketing, aby oni również zaistnieli w social media, aby te ich fanpage nie były zaniedbane. Wiele z tych firm posiada stronę, posiada fanpage na Facebooku. Nawet niektórzy mają sporo lajków, ale ta komunikacja jest prowadzona w zły sposób. Te posty są dodawane czasami raz na kilka tygodni, raz na kilka miesięcy. Nie masz w ogóle zachowanej ciągłości, a dodatkowo wszystkie posty mówią: kup, 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 teraz zapłać za moją usługę, zapłać za mój produkt. W ten sposób nie działają social media, trzeba poznać te social media od wewnątrz, jak to działa, jak stworzyć lejki sprzedażowe, jak sprawić, aby klient chciał do nas przyjść i wyróżnić się na tle konkurencji. Po pierwsze, musi być regularność. Jeżeli nie ma regularności, to my znikamy. Znikamy na tle dużych firm, które pakują duże budżety w Facebooka, duże budżety w Instagrama, pojawiają się non-stop, a ty musisz działać z tym, co masz, nawet organicznie, bez żadnych promowanych postów, ale regularnie, cały czas. Cały czas musisz coś publikować. Dodatkowo komunikujecie się w zły sposób. Musisz mówić językiem korzyści dla klienta, aby ten klient miał ochotę, chciał skorzystać z Twojej usługi. Moim głównym celem jest po prostu, aby mechanik samochodowy zajął się naprawą samochodów, bo to jest jego pasja, to jest jego kompetencja, umiejętność. Malarz, żeby malował obrazy i miał komu je sprzedawać. Architekt, żeby coś tam projektował. Ty masz robić to, co tobie się podoba, to, co jest twoją pasją i na tym się znasz. Po to zakładałeś firmę, po to zakładałeś działalność, po to chciałeś prowadzić biznes, żeby robić swoje, robić to, co sprawia ci przyjemność, a ja mam zająć się tym lepszym, tym najwłaściwszym marketingiem, który sprawi, że ludzie będą do ciebie walić drzwiami i oknami. Musisz poprawić swoją komunikację w social media. Dzisiaj bez tego twoja firma nie istnieje. Nikt się o tobie nie dowie. Gdzieś tam wizytówka, ulotka. No dobra, ale jeżeli nie będzie ciągłości, nie będziesz się cały czas codziennie pojawiać, przepadniesz na tle konkurencji, która zrobi to lepiej, da wartościowszy content dla swojego odbiorcy i po prostu osoby, które przeglądają codziennie telefon. Statystyki są niestety straszne, bo każdy z nas przegląda newsfeed, wallę na Facebooku kilka godzin dziennie, YouTube, Instagram, Facebook, cały czas coś sprawdzamy. Na przystanku, gdzieś tam, podczas obiadu, podczas rozmowy, nawet ktoś wyjdzie do ubikacji, my od razu automatycznie wyciągamy telefon i coś sprawdzamy. I jakie ty masz szanse, jeżeli twoja konkurencja wyświetla się regularnie, kilka razy w tygodniu takiej osobie, a ty nie wyświetlasz się w ogóle? Czy on będzie w ogóle pamiętał, że twoja firma istnieje? Co z tego, że jesteś lepszym mechanikiem, lepszym trenerem, lepszym architektem, lepszym mówcą? To nie ma kompletnie znaczenia, bo ty się nie wyświetlasz. Ludzie nie wiedzą, że istniejesz. Najpierw muszą cię poznać, później muszą cię polubić, później muszą ci zaufać i dopiero na samym końcu możesz ich poprosić o pieniądze, czyli musisz regularnie publikować darmowe, wartościowe treści dla swoich klientów, aby ci te osoby się do ciebie zgłosiły o radę, o jakąś wskazówkę, niekoniecznie od razu ci zapłacić. Tak jak do mnie piszą osoby, na 10 osób ileś tam osób podejmuje współpracę, ale ja każdemu pomagam za darmo, dzielę się wiedzą, a jeżeli ktoś w przyszłości będzie chciał skorzystać z moich usług i wnieść swój marketing na wyższy level, będzie mi bardzo przyjemnie, ale ja tego nie oczekuję. Dlaczego moja agencja tak szybko rośnie w siłę? Dlaczego ciągle ktoś pisze, ciągle ktoś dzwoni? Bo ja publikuję masę darmowych treści, zarówno YouTube, zarówno LinkedIn, story na Instagramie, grupy, artykuły biznesowe na kilku grupach, prowadzę kilkanaście grup, kilkanaście fanpage'y, cały czas jest coś publikowane, to jest moja praca, zajmuję się tym od rana praktycznie do wieczora, odbieram telefony. Ten content jest cały czas tworzony. Jeżeli ty tego contentu nie tworzysz, nikt kompletnie cię nie zauważy. Także
Pamiętaj, publikuj regularnie, publikuj wartościowe treści, wdrażaj moje lekcje i sprzedawaj więcej swoich produktów i usług. Pozdrawiam, Tomasz Guzik. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw mi wiadomość prywatną na Messengerze lub na maila. Pozdrawiam.